witam was serdecznie w kolejnym odcinku kolejnej zabawy. Czyli zabawa dalej. Witam was serdecznie w kolejnym odcinku, gdzie no ciężko idzie. Nowe inceptory się dzieją. Atak na bazę obcych. Nie mamy szans bez naszej armii. Oni są wszyscy ranni. Tacy lepsi żołnierze, którzy już naprawdę, moim zdaniem... musielibyśmy poczekać kilka dni, ale kilka dni to może być za dużo czasu. Okej, mamy tu jakieś modyfikacje genów. Super, Elyrium. Pistolet plazmowy byłby ważny. Dobra, spróbujmy, nie? Kilka dni potrzebujemy. Kopalnia zakończona. Dostępowa uruchomiona. Winda dostępowa. Prąd się tam tworzy. Kolejny przekaźnik, ale nie mamy techników. Tu mamy już poważnie rannych, tam jakiś... Czy Liong? 3 dni. 3 dni, 3 dni byśmy mieli wytrzymać, ta, 3 dni. Nie wiem, czy mamy 3 dni. To jest najgorsze, wiecie, w tej grze, że nie wiem, czy mamy te 3 dni. Generator zasilania został uruchomiony. Raz. Benzo satelitarny. Czy teraz, czekajcie, czy teraz... Niech się Elyrium czy teraz mamy większy zasięg? Możliwości łącz satelitarnych całkowicie wykorzystane. Niezbędne dodatkowe łącze. Dostaliśmy pieniądze jeszcze nie. Raport teraz za 2 dni, a my mamy mało żołnierzy. Dostaliśmy właśnie żołnierza nowego. To jest żołnierz szturmowiec. Jeden dzień nam jest potrzebny, ja pierdzielę. Połączenie przychodzące. Dowódco, właśnie straciliśmy poparcie kolejnego członka Rady. Doskonała robota, dowódco. Rada z zadowoleniem przyjmuje fakt, że nasze ciągłe poparcie dla tego projektu okazało się warte zachodu. Mamy nadzieję, że wasze sukcesy to dopiero początek wysiłków mających na celu likwidację pozaziemskiego zagrożenia. Pamiętaj, będziemy cię obserwować. Warsztatu nie mamy żadnego? Nie mamy warsztatu. Musimy też warsztat zbudować. A żebym wykorzystał nieźle moje surowce tutaj. Tajne operacje. Ja pierdzielę. Nie możemy stracić zbyt wielu krajów już.
Teraz może moglibyśmy zaatakować tą bazę, bo mamy żołnierzy, mamy wszystko. Buduj instalacje, ale czekajcie, możemy produkować przedmioty. To jest czas, żeby się udać chyba na jedną z tych trudniejszych misji, czyli atak na bazę. Musimy ją zaatakować. Usuwamy wszystkich, bo chcę wybrać składzik. Dobra, teraz tak. Qi Longchang musi dołączyć. Teraz tak. Ospa, żołnierz wsparcia. Potrzebujemy na pewno dobrego snajpera. Potrzebujemy także szturmowca. Nawet dwóch szturmowców by się przydało. Kolejny żołnierz wsparcia nie będzie. Czekajcie, nie mamy tych pancerzy więcej. Potrzebujemy 4 pancerza. Kto je ma? Kurde, inni ludzie mają te pancerze, czekajcie. Okej. Dobra, czyli teraz mamy te rzeczy, tak? O, o to mi chodziło. Nie będę 3 razy szukał tego, nie? I on znowu, kurde, nie ma... Dobra, 10 kolor pancerza. Teraz tak, ty, Paul Walker, też dostajesz ten pancerz. 3 apteczki masz właśnie, bo ty jesteś już dobrym żołnierzem. Snajper, lepiej weźmy sobie zbroję, weźmy sobie scope'a. Teraz tak, szturmowiec kolejny. Zdolności ma niezłe. Żołnierz wsparcia też będzie miał apteczkę. Wszystko masz, tak? Masz tutaj, dobrze. Teraz tak, ty kolego. To jest moja ekipa do wejścia tam, nie? I ląduję. Ten klucz uniwersalny powinien umożliwić wam wejście do bazy obcych. Mamy tylko jedną szansę, więc musi nam się udać. Przedostań się przez obronę bazy, wszystkie siły schwytaj. Nie schwytam, bo nie mam itema do schwytania. Niestety. Podwodna baza, tak? Jeden Bóg wie, co oni wyprawiają z tymi ludźmi. Mamy kolejny powód, żeby ich rozwalić. Ruszajcie. Jak do tej pory nie dostrzegliśmy wroga, ale nie cieszmy się zbytnio, spodziewamy się zaciekłego oporu. Prawdopodobnie w tej chwili zajmują pozycję. Odchodzę do celu. No cóż, zdaje się, że już wiemy, dokąd zabierali uprowadzonych. Ale wciąż pozostaje pytanie, czemu to wszystko ma służyć? Ktoś się wykluje tu zaraz, ja czuję, nie? Czekajcie, bo co tutaj mamy? Musimy zająć pozycję na jednej z górek. Najlepiej z jednej strony wejść. Przechodzę na pozycję. Nie będziemy się rozdzielać chyba jako taki podwójny skład. Bo wiecie, tam za tak, czy to jest połączone jakkolwiek? Chyba tak. Mam nadzieję.
Zrozumiano. Ruszam. Ruszam do celu. Gazu! Dobra, ty tutaj, kolego, będziesz podchodził do tego miejsca. Nie wszyscy mają karabiny, widzę, nie zamieniłem każdemu. Location confirmed. Zrozumiano, ruszam. Dobra, Chin Long, Zhang. Jestem w drodze. Co to za dźwięk? Chyba widzę wroga! Czerwona kartka! Dobra, jednego strzeliście, jest szansa ich rozstrzelać po prostu. Poszedł odłamkowy! Kurde, nieźle sobie poradzili, przyznam. Szybko zostali wystrzelani. Jestem w drodze. Świeże pestki w magazynku. Will do. On the move. X-rays spotted. O Jezu, są te gówna. Niewidzialne gówna. Potwierdzam cel. To mnie nie cieszy, bo wiecie, jak tutaj się z nimi zazwyczaj dzieje. Przyjąłem. Mogę siać. O, nie mamy żadnych skanerów na nich, niestety. A są właśnie ci snajperzy, mogą mieć skaner. Ciekawe, czy działa właśnie na tych przeciwników. Rozkaz. Rozkaz. Czekamy na ich ruch. Tak, gram defensywnie, jakby ktoś chciał wiedzieć, ale gramy defensywnie z wiadomego powodu. Więc nie wiadomo, co jest tutaj. To jest drzwi to są? To jest. Czy to są szyby? Szyby. Dajmy jeszcze jedną turę im tutaj. Ładnie.
bardzo ładnie. Więc będziemy się przesuwać powoli do przodu, nie? Czekajcie, zróbmy to tak. I ci żołnierze, to już wiecie, coś powinni trafiać, nie? Bo są jednak... Wykonuję polecenie. Wstrzeleni, można powiedzieć. Już się za to biorę. Daję, dowódco. Załatwione. Gdzie jesteś, mały kosmito? Właśnie się nie chce. Nie chce się pojawić. Czekajcie, najpierw podejdziemy tutaj. Nie dam się zajść. Nie ma szans. Tak jest. Aj, aj. Strzał niecelny. Żeście wszyscy chybili. Jeden tylko trafił. Gotów? Nie ma sprawy. Przeładowany. Roger that. I'm ready. Wejdziemy też jedną stroną, myślę. Solid copy, Commander. Już się robi. Rozumiem. Podchodzę do celu. Potwierdzam rozkazy. Ruszam. Wchodzimy, wchodzimy. Powolutku, powolutku, ale wejdziemy. Zrozumiano. Uwaga na to, nie chcę tego zniszczyć. Biegnę. Double time. Ruszam na wyznaczoną pozycję. Rozkaz! Rozkaz, ruszam. Jest tak cicho, aż za cicho, nie? Moim zdaniem jest za cicho. Za cicho tutaj jest. Co to było? Solid copy. Jestem w drodze. Już tam jestem. Teraz. Jestem pewien, że mój zespół chętnie przebadałby to coś. Bye bye. Badron został zgaszony, jak szybko to nawet nie mówię.
zasuwam. Yes, sir. Wycofują się! Do ataku! Jednego zgarnęliśmy. Na Boga, co to jest? Nie chciałam w to uwierzyć. Ale teraz nie ma już wątpliwości, że obcy eksperymentują na uprowadzonych. Co chcą w ten sposób osiągnąć? Materia, nie? Biomateria. Roger, Dodger. Wiecie, musimy się jakoś tutaj... Nie wiem, czym jest to coś. Boję się w to wejść, ale mu chyba wejdę, nie? No bo trzeba przetestować. Rozkaz, pędzę! Widzę kosmitę, atakuję! O kurde, drono gówno. Ciekawe, co przechowują w tych zbiornikach. Bo jeden żeśmy zniszczyli. Szlak by to. No, szlak by to. Drono jest straszne, jak zaraz podleci. Zabity na śmierć. Próbują się wycofać. Ten dron jest straszny, nie? Patrzcie, ile masz życia. Ruszam. Kurde, żeście mi snęli, debile, no. No debile, no. Jak możecie mi istnąć? Ja wiem, że macie tam minus do celowania za to, ale... Przemieszczają się! On się obejtuje, nie? On wybejtowuje nas przez to. Przyjąłem, ruszam. Boję się zaatakować, jeżeli o to wam chodzi. I'm ready. Zrozumiano. Przeładowany. Zrozumiano. Making that noise. Oni nic nie trafiają, nie? They're falling back.
się tu cykają, ale ja się boję tego robota bardziej. Temu nie podchodzę tak blisko. Copy that. Here they come. Ożeż kurde, to są te gówna. A gdzie ty strzelasz? Jak mnie rozpierdziela, to nie. Już tam idę. Jak wystrzelacie, kurde, no. Trochę mnie to smuci, bo zobaczcie, jak oni mogliby dobrze to zrobić. Strzał w głowę, no bo co mam zrobić? Ufok odstrzelony. Może te karabiny po prostu są za ciężkie dla nich? Position. Got it covered. No longer a threat. They're backing up. Advance. O nie, uderz mi. Ale nie zatruł. No słabo, snajperku mój kochany. Ostatnie naboje poszły w cholerę. Na śmierć. Time to motor. Heading there now. Man up and get back out there. Już nie zabrakło mi amunicji. Przeładowuję. Okej. Okay. Więc naprawdę robię taktyczne podejście. Ja nie chcę stracić nikogo. Mogę to zrobić nawet rok, nie? Ale. No właśnie, leci teraz ten dron tu przyleci. Leć. Cofają się! Gotów do akcji. Mogę sypać dalej. We're green to go. Pomknę niczym wiatr. Patrzcie, to się odrodziło. A nie, tamto zniszczyliśmy, dobra. Nieważne. Kurde, trzeba tego robota zniszczyć, a on ucieka do tyłu, a my chcemy zaatakować go od przodu. Gazu! Headed there now. Is confirmed. Moving out. Potwierdzam. Gdzie ten dysk? Czemu on nie podleci tutaj? Ja to tak taktycznie podchodzę, ten dysk se tam odlatuje w ciul. Ja jest, wykonuję. Sniper jest agresywny tutaj. Agresywnie niż w nim podeszliśmy, ale dobra, teraz jakby to zrobić, żeby tak jest. Być bezpiecznym, nie? To
tutaj nie możemy jakby ruszyć linii. Chyba, że ten zrobi przeskok tutaj. Właśnie wymieniają się pozycjami, nie? Bo inaczej tego nie widzę. Może troszeczkę za daleko, ale może się uda. O, są te małe gówna. Ten z Chin jest zarąbisty. Już się za to biorę. Gdzie ten dysk jest cały czas? Gdzie ten dysk poleciał? Tak, tracą ten, a ja tracę cierpliwość. Wiecie, ja bym naprawdę defensywnie tutaj starał się podejść. Jak za mocno spuszujemy, to dostaniemy w ciry. I co zrobimy? O, jest ten dysk. Cholera, pudło! Yes, commander. Yes, commander. Dys w końcu dostał, nie? Idę na pozycję. Rozkaz, pędzę. Żeby te małe robociki tu nie przyleciały. Jeden problem mniej. Cel załatwiony. Zrozumiano. Te laserowe broń nie wiem, czy są aż tak zajebiste. Się by wydawało, ale... trafić nie mogą. Widzicie, no nic nie trafiamy, co jest strasznie dziwne. Przeładowuję. Nas tu nie ma. Idę. Widzę cel. O kurde. To się zaczęła jazda. Tam ma większe procenty. Kurde, no, podłujecie wszystko. Niedobrze. No, niedobrze. Trzeba się wycofać. Pierdziele, no, co oni robią dzisiaj? Ci te muszą ich trzymać. Bekę, nie? Że ten... O! Jeden HP! Kurde, no myślę, że go zdejmie.
Bardzo defensywnie gram, ja wiem, jak ktoś powie, ja pierdzielę, chłopaku, jak ty grasz, ale ja tak gram. Przemieszczają się! O, nieźle mi tutaj chłopaka zranili. Koniec! Pusto! Chyba zacznę ich podliczać. Ja, bo ty dostałeś nieźle. I'm on it, Commander. It's killing time. Tak jest. Dobra, mamy medkita, więc ulecz tego. Dobra, ten dam na wartę. Cofają się! Przechodzę na pozycję. Tak jest, wykonuję. O kurde. Świeże pestki w magazynku. Moving. Dobra, ulecz kolegę. To tylko draśnięcie. Na nogi i do boju. Na nogi i do boju. 10-4. Idę na pozycję. Ciekawe, co zrobią nasi przyjaciele. Dalej uciekają. Dalej uciekają. Yes, Commander. Cisnę. Got it covered. No naprawdę nie wiem, co tu się odwala, czemu oni się tak wycofują mocno. Czy na końcu chcą w nas uderzyć, wiecie, czymś niezłym. Może tak być, nie? Śmigam. Teraz tak spokojnie, a potem fuu, cała armia, brygada mnie zgniecie. I pudło. No way that just happened. Rozumiem, podchodzę do celu. Przyjąłem, ruszam. Ten 4. Dobra, musimy tam podejść, ale kurde, jak oni się wycofują mocno do tyłu. Ciekawe, jak ranni są. Jak ich tam mało w ogóle. Ten 4. Rozumiem, ruszam. Wiecie, to nie jest tak normalne, żeby aż tak się wycofywać. Jedziemy z tym koksem. Moim zdaniem. Tam jest coś wielkiego, nie? Jakaś boss fightowa akcja, czuję. Zajmę się tym. Pędzę!
Ruszam do celu. Tak jest, wykonuję. Już nie będziesz kosaczyć. Czekajcie, co tu się dzieje w ogóle? Oni się coraz bardziej wycofują w tej misji. Jestem niespokojny w cholerę. To jest jakaś taktyka przeciwko... to jest coś nie tak, nie? Oni mnie zajadą zaraz tutaj. Tam jest jakaś boss fightowa miejscowa. Zasuwam. Double time. 10-4. Pełna gotowość do ruchu. Jedziemy z tym koksem. To jest. Zbyt cicho. Zdaje się, że nie jesteśmy tu sami. Hey, quiet, you big baby, you're fine. Idę. Dziwne. Ufok zneutralizował. Ach, szlak by to. Przeładowany. Będzie się działo. Dobra, ty go osłaniaj. Tak jest. Cóż to kurde za wielkie miejsce, nie? Ja nie wiem. Misja się nie kończy. Jestem w drodze. Brujemy. 10-4. Co tak hałasuje? Gotów do ataku! Jest więcej tych wielkich roboli. O kurde. Ruszam do celu. Odsunąć się. No i miejsce. Copy that. Heading to that location. Yeah.
Ale moglibyście tak nie misować, chłopaki. Zaraz tam będę. Ruszam do celu. O kurde. Bardzo ranny żołnierz. One go będą naprawiać? Tak myślałem, że one będą tak działać. Bo ty się musisz wycofać w ogóle na plecy. Jest pusta. Rozumiem. Rozumiem. Podchodzę do celu. Ciężko tu podejść, jeżeli nie... Ja będę na miejscu. Nie ma tu żadnych osłon dla mojego. Biegnę. Uciekają. Dlaczego on ucieka? To mnie ciekawi, wiecie? Ta misja się... Ten odcinek w ogóle się za długi robi. Aż mnie tam... Ta misja mnie troszeczkę aż męczy, nie? Bo trochę długa. Fajnie, super wszystko, nie, ale... O co tu chodzi w tym miejscu całym? Przeładowuję. Ruszam. Gazu! Obcy robią coś takiego dla zabawy? Przynajmniej nie grają w gry komputerowe. Ciekawe. A my gramy. Śmieszna zabawa. Śmieszne takie easter eggowe podejście, nie? Kto tu apteczkę ma jeszcze? Ten tutaj, dobra, muszę do niego podskoczyć tutaj. To bardzo zraniony żołnierz już. Co tu tak hałasuje? A, chybiłem gnoja. No nie. O, tu one strzelać mogą. O kurde. Strzelają. Cofnijmy się trochę, bo to kurde nie za fajne miejsce. Ale nie, no, nie, trochę niefajnie to zrobili, bo tak, kurde, tutaj ciężko podejść. Ciężko podejść, to nie powiecie mi, że nie. Ja tą misję coraz dłużej robię, bo ja się cykam się żołnierzy tracić. No i atakuje nas. Kurde, nie misujcie. Ile oni misują nasi? Cel nadal stoi.
No i dupa, no. Dupa, no. Dwa żeś trafił takiemu robotowi. Mam na niego oko. Moja broń jest pusta. Już się za to biorę. Oj, ciul, za daleko są, za daleko są. Przyjąłem, wyruszamy. Bez sensu. Ta jest. Kontakt. Tak. Wygląda prawie jak większa odmiana sektoida, ale różni się czymś jeszcze. Co to za energia? Zerkajcie na skrzydła! Niesamowite. Obcy najwyraźniej przejął kontrolę nad tym żołnierzem. Wszystko, co do tej pory osiągnęliśmy, byłoby bezużyteczne w obliczu takiej mocy. W gotowości. Ale się teraz tutaj... Co tu się dzieje w ogóle? Jak ja mam to teraz zrobić? Przecież oni mi teraz zablokowali wszystkie ruchy. Dobra, jestem skończony, nie? Ta misja jest do dupy. Ta misja jest już do dupy, tak szczerze mówię, nie? Do dupy. GG, nie? Ten tu zacznie go leczyć. GG w ogóle. Przejęli kontrolę nad moim. Kiepsko. Odechciało mi się aż kraść tego X-Koma. Bo to naprawdę dobrzy ludzie są, nie? Na tej misji. Zobacz, co tu się dzieje w ogóle. Dobra, ten robot chociaż odleciał od niego. Ale on ma kontrolę nad naszym żołnierzem. Już się za to. To jest właśnie powalone. Czy on nam wystrzela ludzi naszych? Aż mi fignął. Ale nasi nie trafią, to jest najgorsza sprawa, nie? Na odległość go można naprawiać. Co ja robicie, nie? Chcą mnie oskrzydlić. Już idę. Cel zlikwidowany. Nie mam już się walić. No nie, ty niczym nie trafiasz. Czekajcie, ty masz tu LKM jeszcze. Przeładowuję. Nie, nie miałeś przeładować. Ja pierdzielę. Mogę wyjść z tej gry. Przegrałem teraz całe najlepsze oddziały, nie?
Ten jeszcze pożera ludzi. Próbują nas oskrzydlić! Jak mam uleczyć typa? Dajesz, dowódco. Będzie się działo. Zrozumiałem. We're green to go. Błędem było podejście, jak jeszcze robota nie zniszczyłem. No, to... No, może... Może się przytul, nie? Dupie to mam, wczytuję to, nie? To w dupie. No bo to nie będę tracił żołnierzy przy takim gównie. Jakiś kurde robot. O, teraz mogę grać od nowa. Się już wkurzyłem, naprawdę. Nie. Tyle ludzi nie stracę. Nie, bo to jest już, to było za mocne, żebym ja stracił ludzi przy takim czymś, nie? Przepraszam was, że wczytałem, ale no już bym chyba dzisiaj by mi skoczyło. Wszystko wszystkim, ale co to jest, że oni przejmują mi nad ludźmi kontrolę? Jeszcze robot, który robota naprawia. Gdzie robot robotem? Co to jest w ogóle? Czy od prawej flanki podejść do tego robota nie było, nie? Bo nie widzę innej misji. Tak jest! Ale się wkurzyłem, nie? Nie chcę stracić tych ludzi, niestety. Ale to kończymy odcinek, bo już jestem już za dużo. Co to było? Więc do zobaczenia. Tak, cofnąłem. Do zobaczenia. Cześć.